Wocińska-Korczak, codzienny Poznań, hej Poznań, a ze mną dzisiaj na kanapach Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca. Polskiego Teatru Tańca, w którym dużo się dzieje i działalność pozarepertuarowa. Obie te gałęzie bardzo obfite w wydarzenia w najbliższym czasie, jak i oddalonym. I o tym właśnie dzisiaj rozmawiać będziemy. Może najpierw o tej działalności repertuarowej. Co w najbliższych miesiącach, w marcu, w kwietniu możemy zobaczyć w Polskim Teatrze Tańca? No można powiedzieć w skrócie gramy. Ten marzec rzeczywiście obfituje w bardzo wiele spektakli i to zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Bo to jest może warto powiedzieć i podkreślić, że od niedawna tak naprawdę Polski Teatr Tańca przygotował ofertę repertuarową dla tych najmłodszych widzów. I to jest też takie dosyć nietypowe, dlatego że z jednej strony mamy repertuar dla takich już trochę starszych dzieciaków, szkolnych i przedszkolnych dzieciaków, 7 do 11 lat, ale mamy też spektakl Instynkty dla dzieci najmniejszych, bo do 3 roku życia. Także no, zapraszamy wszystkich rodziców i zapraszamy też rodziców, osoby dorosłe i rodziców bez dzieci na spektakle dla dorosłych. Najbliższy weekend gramy Wesele Poprawiny. To jest taki spektakl troszeczkę rozrachunkowy z tym, co to znaczy polskość, jak się czujemy będąc Polakami i też jak się bawimy na tej pewnie dla wielu osób najważniejszej uroczystości, jednej z najważniejszych, jaką jest właśnie no, wesele, znalezienie swojej drugiej połówki, małżonka czy małżonki. No i kolejny spektakl, też myślę bardzo ważny i wpisujący się w taki ogólny trend proekologiczny, bardzo ważny dla nas, no i też myślę bardzo ciekawy, nośny społecznie, to jest Obiecana Ziemia Obiecana. To jest trochę taka opowieść Ziemi o samej sobie, jak Ziemia powstawała. Ziemia jest jakby spersonifikowana, jest postacią, jest bohaterem tego spektaklu i opowiada o tym, jak się czuje z ludzkością na swoim karku, można powiedzieć. W jaki sposób ta ludzkość ją obciąża i w jaki sposób też niszczy. Ale no, w tym sensie można powiedzieć, że jest to taki ciut. Spektakl o kryzysie, jaki ludzkość wywołała na swojej planecie, która jest jej matką ludzkości, taką karmicielką. No ale z drugiej strony może czasami też warto spotkać się w teatrze z takimi tematami, o których tak naprawdę powinniśmy pamiętać i myśleć. To w marcu, a w późniejszym repertuarze także Żniwa i 40, dwa takie spektakle do obejrzenia. Tak. I znowu bardzo różne. My zbudowaliśmy ten repertuar na takim zaskakiwaniu widza. To znaczy każde właściwie wydarzenie u nas ma troszeczkę inny charakter. I trochę inne aspekty tego, co można ogólnie nazwać teatrem tańca, staramy się tam pokazać i wykorzystać w takim dobrym tego słowa znaczeniu. No bo jeżeli mówimy o teatrze tańca, no to mówimy i o teatrze, i o tańcu. I w różnych dawkach można te dwa elementy ze sobą mieszać. I tak dokładnie jest właśnie w PTT, w Polskim Teatrze Tańca. I wracając teraz do Pani pytania, Żniwa na przykład, to jest no, z jednej strony spektakl ruchowy, który opowiada o takim wpisaniu człowieka w cykle natury, opowiada też o takiej pierwotności w człowieku, o tym, co w człowieku jest biologiczne, o relacjach między płciami, a także o takiej, powiedziałabym, naturze ludzkiej, która jest zawsze dwoista, to znaczy no, z jednej strony mamy w sobie bardzo wielkie pokłady dobra, ale z drugiej strony jest też to ziarno zła, ziarno żniwa, prawda, to od razu budzi cały szereg skojarzeń. Ten spektakl jest bardzo tak pieczołowicie też przygotowany od strony wizualnej. No bo żniwa to też no, wywołuje takie skojarzenia rustykalne, więc są przepiękne kostiumy tkane ręcznie z juty i kontusze tkane na XVII-wiecznych krosnach, to z takich ciekawostek. No i też muzykę mamy na żywo w tym spektaklu, to znaczy trochę jest elektronicznej muzyki, a trochę na żywo śpiewa tradycyjne pieśni ludowe Adam Struk. Także jest bardzo wiele takich elementów, które powodują, że całość jest atrakcyjna i też różne osoby, myślę, w zależności od tego, co lubią w teatrze i czego szukają w sztuce, różne rzeczy mogą docenić.
No a jeżeli chodzi o 40, to jest z kolei taki spektakl trochę zaprzeczający temu, czym jest teatr tańca, no bo kiedy mówimy teatr tańca, no to myślimy głównie właśnie o tej ekspresji ruchowej i o komunikacji niewerbalnej. Natomiast to jest teatr opowiadany, to znaczy dzieje się akcja sceniczna, ale oprócz tego słuchamy z offu opowieści, czyli jak gdyby to, co widzimy na scenie, jest przekładem na ruch tego, o czym jest opowieść. Także ma taką ciekawą konstrukcję. A z drugiej strony jest też bardzo komunikatywny, taki przyjemny też w odbiorze, choć nie brakuje tam oczywiście nutki ironii, odrobiny nostalgii, taka opowieść o polskiej też transformacji, mówiąc tak poważnie, a tak naprawdę historia pewnej kobiety, która przechodzi pewną drogę od momentu narodzin do dojrzałości. Siedzimy ją po prostu przez 40 lat życia. Tak, właśnie. Wspomniała Pani, że w teatrze tańca mieszają się takie środki wyrazu teatru klasycznego i właśnie teatru ruchu, tak. Ale może dla tych widzów, którzy jeszcze nigdy nie byli w teatrze tańca, powiedzmy, czy w ogóle pojawia się słowo, no bo zazwyczaj nam się kojarzy teatr z takim teatrem dramatycznym opartym na słowie, a teatr tańca to jest troszeczkę coś innego. Czy pojawia się słowo, czy tylko ruch? To znaczy, no, tak jak wspomniałam, w naszych spektaklach różnie dawkowane są różne środki i pojawia się słowo. No i mamy, ja powiedziałabym, że mamy pełne spektrum, no bo na przykład w ubiegły weekend graliśmy spektakl Kurka wodna albo Urojenie. To jest spektakl tak naprawdę bardzo bliski teatru dramatycznego w sensie obecności słowa, ponieważ tam są dialogi, teksty zaczerpnięte z różnych dramatów Witkacego. To jest autorska koncepcja, w jaki sposób powiązać te dramaty dramaturga i reżysera spektaklu Igora Gorzkowskiego, ale tekst tam jest i tancerze mają też oprócz choreograficznych i tanecznych zadania aktorskie. Więc no, można powiedzieć, że wcielają się w postacie i te postacie poza tym, że mają swoją określoną ekspresję ruchową, mają też swoją ekspresję aktorską. Ale mamy też takie spektakle, gdzie ani jedno słowo nie pada. I to jest taki spektakl Walka o ogień i wzrost gospodarczy. Takim tutaj najlepszym przykładem. Tam cała akcja rozgrywa się w ciele tancerzy. To jest spektakl o ewolucji, jaką organizmy żywe przeszły od momentu pojawienia się na Ziemi do pojawienia się Homo sapiens. I to wszystko jest opowiedziane właśnie ciałem poszczególnych tancerzy i też tancerzy w grupie pokazują, w jakie związki wchodziły ze sobą różne pierwiastki, różne organizmy na przestrzeni tych wielu lat ewolucji. Także to jest bardzo różnie w zależności od autora i to nie dotyczy tylko naszego teatru, w ogóle teatru tańca, że panuje w nim taka autorska wolność i dowolność. W zależności od tego, jak myśli dany choreograf i w zależności od tego, jaki temat sobie obiera, dobiera też środki i słowo jak najbardziej może się pojawiać. To nie jest żaden problem. Oczywiście może być to czasami dla któregoś z tancerzy w pewnym sensie pewien etap, tak, do przejścia etap taki rozwoju. Techniczny, w tym sensie, że no niektóre pozycje teatru tańca czy ruch niemalże akrobatyczne nie pomagają, nie pomagają w jakby wygłaszaniu monologów bardzo, bardzo długich. Ale to też nie jest tak, że nie można tego zrobić i to jest też pewien taki element rozwoju, no, a już nawet pomijając słowo takie mówione, no to przecież bardzo często w teatrze tańca, nie tylko w teatrze tańca, w teatrze dramatycznym używa się też głosu śpiewając. Też mamy takie, no na przykład Romeo and Julius Unplugged, taki najbardziej chyba, no dobra, może nie najbardziej, bo no, Kurka wodna albo Urojenie też otrzymała parę nagród na 46. Opolskich Konkursach Teatralnych, więc te spektakle są też doceniane i dostrzegane, ale Romeo and Julius Unplugged to jest taki spektakl, który dostał Złotego Jorika na 26. Festiwalu Szekspirowskim. Także no, naprawdę taka bardzo, bardzo ważna nagroda teatralna i też przyznawana przez jury już międzynarodowe, także jest bardzo duża jej ranga. No, no właśnie i teraz wracając do tego wątku, od którego zaczęłam, właśnie Romeo and Julius Unplugged to jest taki spektakl, gdzie jest
wszystko, jeżeli chodzi o ekspresję cielesną, no bo głos też jest elementem naszego ciała i naszej fizycznej ekspresji, więc jest i słowo, i szeptane, i krzyczane słowo, i śpiewanie, i no, najróżniejsze dźwięki muzyczne, na żywo perkusja. Także wydaje mi się, że najlepiej jest właśnie myśleć o teatrze tańca jako o takiej syntezie sztuk. Mm. To jest taki gatunek, gdzie mamy naprawdę pełne spektrum, najróżniejsze sposoby oddziaływania na intelekt, ale też zmysły widza. I tak samo jest w polskim teatrze tańca. No tą syntezę sztuk wspaniale wybrać się i zasmakować je jej właśnie we wspomnianych przez nas spektaklach, ale także można je spróbować przy okazji innych wydarzeń organizowanych przez Polski Teatr Tańca. Na przykład trzeci Międzynarodowy Festiwal Granice Natury, Granice Kultury już niedługo od 25 do 30 marca. Co to dokładnie będzie? Tak, no to jest akurat wydarzenie takie międzynarodowe, na które zapraszamy naszych gości. Od kiedy mamy swoją siedzibę, trochę możemy rozszerzyć swoją działalność, także nie tylko sami gramy w tym naszym nowym miejscu przy ulicy Taczaka 8 w Poznaniu, ale też no, staramy się zapraszać właśnie gości z zagranicy, no i nie tylko z zagranicy, oczywiście również z Polski. Jeżeli chodzi o ten festiwal, no to on co roku ma jakąś tam swoją troszeczkę inną formułę, trochę inne zespoły się pojawiają, ale generalnie chodzi nam o to, żeby pokazać, jak bardzo różnorodną sztuką jest właśnie taniec, teatr tańca i właśnie jak wiele jest różnych dróg, które wybierają artyści. W tym roku na pewno mogę już powiedzieć, że przyjedzie zespół 420 People. To jest zespół, który działa w Pradze. No, on jest bardzo międzynarodowy, jak też większość zespołów właśnie teatru tańca czy tańca współczesnego. No, ale taką ciekawostką o jego założycielu i obecnym liderze, czyli Wacławie Kuneszu, jest to, że on się wywodzi z no, chyba najbardziej takiego znanego teatru europejskiego, czyli Nederlandes Dance Theater. I bardzo wiele czasu spędził tańcząc pod okiem Jerzy Kiliana, czyli też takiego no, po prostu ikona takiej współczesnej choreografii. Oczywiście teraz Wacław idzie już własną drogą i robi swoje choreografie, no ale gdzieś tam warto pamiętać o tych jego korzeniach, no bo one na pewno gdzieś tam przewijają się w jego pracy i to też jeżeli ktoś wychodzi od jakiegoś mistrza, to później gdzieś tam pozostaje ślad tego takiego artystycznego kontaktu. Także no na pewno jest to artysta no najwyższej próby i warto zobaczyć, co teraz już jako samodzielny twórca robi ze swoim zespołem. No i drugi taki zespół, który na pewno przyjedzie, to jest teatr, właściwie balet z Sibiu. My jesteśmy też częstym gościem w Sibiu, w Rumunii. Byliśmy tam w listopadzie z naszym spektaklem Niech żywi grzebią umarłych i teraz będziemy mieli przyjemność gościć tutaj właśnie artystów z Rumunii. Też może powiem taką ciekawostkę o tym zespole, że to jest pierwszy rumuński zespół, który ma międzynarodowy skład, ponieważ wszystkie poprzednie, które powstały, były tylko i wyłącznie, no, składały się z artystów rumuńskich, a ten jest taki bardzo otwarty i bardzo międzynarodowy. No i jeszcze taka jedna rzecz o tym festiwalu. Wydaje mi się, że ciekawa dla poznaniaków, że nie tyle będziemy mogli oglądać taniec, ile uczestniczyć w tańcu. Bo jak pewnie wiadomo, a może nie, więc powiem, że 29 kwietnia co roku przypada Międzynarodowy Dzień Tańca. I z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca my organizujemy taką uliczną akcję, która nazywa się Narodowe Tańczenie. Narodowe dlatego, że tańczymy poloneza. No ten polonez ma bardzo wiele powodów, dlaczego akurat polonez, ale no, jednym z nich jest to, że wszyscy jakoś są oswojeni z formą poloneza. No, nie wiem, czy można o czymkolwiek powiedzieć, że wszyscy, ale wiele osób zetknęło się z tym tańcem. Czy to na studniówce, czy właśnie na jakichś tam imprezach weselnych. Jest to taniec ogólnie znany, a my chcemy odwołać się do takiej formy, z którą publiczność jest oswojona i którą swobodnie będzie się mogła włączyć. No i zapraszamy do tańczenia tego poloneza właśnie na ulicy, żeby w jakiś sposób ten Międzynarodowy Dzień Tańca uczcić. Każdy jest zaproszony do udziału w tej akcji. Są oczywiście też zespoły pieśni i tańca, takie, które zajmują się na co dzień tego rodzaju formą. Pokierują nas po prostu w tym, żeby dobrze tańczyć. Tak. Są też ubrane w stroje tradycyjne, które gdzieś tam korespondują z właśnie z polonezem.
No i tworzymy taki taneczny korowód przy dźwiękach muzyki. Co roku jest to polonez w innym wykonaniu. W jakiś sposób cieszymy się tym tańcem. Jakby ideą tego jest właśnie, żeby zatańczyć samemu, żeby nie tylko obchodzić ten Międzynarodowy Dzień Tańca, oglądając innych, ale właśnie zrozumieć, że taniec jest dla każdego, że to jest taka sztuka, którą możemy się cieszyć niezależnie od tego, czy jesteśmy, no nie wiem, niesamowicie elastyczni fizycznie i powyciągani we wszystkie, w różne strony, czy jesteśmy osobami, no powiedzmy mniej się angażującymi w tę formę. Mniej doświadczonymi może w tańcu. Tak, właśnie, mniej doświadczonymi. No wydaje mi się, że to jest jedno z takich też wydarzeń, gdzie to nie tyle teatr, ludzie przychodzą do teatru, ile teatr wychodzi do ludzi. Także pod tym względem jest to też trochę inne wydarzenie. Także no, zapraszamy wszystkich, żeby ten korowód miał swoją moc, żeby był odpowiednio rozbudowany, odpowiednio jakby, no nie chcę powiedzieć masowy, ale gromadny, o. I no, zatańczmy. Do tego serdecznie zachęcamy. I kolejne wydarzenie, do którego się Państwo już powoli przygotowują, choć to już jeszcze troszeczkę czasu zostało, ale możemy o nim. To wielkie wydarzenie, 50-lecie teatru we wrześniu 12. Tak, no rzeczywiście 12 września 1960 roku powstał nasz teatr, także tego dnia będzie równo 50 lat. Ja może powiem taką anegdotę, że 12 września są na przykład moje urodziny i za każdym razem, jak teatr obchodzi swoje urodziny, to ja również to je mam. Świętuje pani podwójnie. Tak, także no właśnie, to z takich ciekawostek i śmiesznostek może. No a już tak zupełnie na poważnie mówiąc, no to szykujemy też premierę, to będzie koprodukcja polsko-norweska. Mhm. Josh Romgren, czyli no jeden z najbardziej takich rozpoznawalnych skandynawskich choreografów, zresztą nie tylko choreograf, ale też reżyser, który jest w tej chwili rezydentem baletu i opery narodowej w Oslo. Będzie robił spektakl na nasz jubileusz i ta premiera będzie miała swoją premierę tutaj u nas w Poznaniu, na Taczaka 8 i parę tygodni później właśnie w operze w Oslo. W tym takim przepięknym budynku, który kojarzy się z lodowcem, także no, wspaniałe miejsce pod względem architektonicznym, no, ale też przede wszystkim jako miejsce na mapie tańca. No, mamy bardzo, bardzo wiele, bardzo różnych pomysłów dotyczących tego jubileuszu. Przygotowujemy już monografię. Ta monografia ma taki też szczególny charakter, ponieważ chcemy oddać głos w niej osobom, które zwykle nie są nie tylko osobom zespołu artystycznego, ale różnym pracownikom teatru, ponieważ każdy z nich ma swoją historię. Oczywiście. I każdy z nich jest częścią tej żywej historii teatru. Każdy z nich ma też swój wkład w to, że ten teatr jest tym, czym jest. Także nad tym już pracujemy nawet bardzo intensywnie. Będzie też wystawa, będzie też premiera w reżyserii naszej pani dyrektor Iwony Pasińskiej i Igora Gorzkowskiego Republika Marzeń, to już w tym jubileuszowym sezonie. Ale jeżeli pani pozwoli, to jeszcze powiem może o jednej rzeczy, która w tej chwili jest już dostępna. Oczywiście. Żeby ona jakoś tak nie uciekła. Otóż na YouTubie Polskiego Teatru Tańca można oglądać naszą najnowszą produkcję filmową pod tytułem Bestia. To jest taki projekt, który gdzieś tam opowiada o relacji pomiędzy człowiekiem i zwierzętami, ale też o relacji pomiędzy zwierzętami między sobą, pomiędzy zwierzętami. No i zadaję takie pytanie, kto jest największym drapieżnikiem, kto jest takim, no właśnie, najbardziej drapieżnym gatunkiem spośród tych wszystkich, które znamy. Jest tam też trochę takich aluzji no, do obecnej sytuacji politycznej, do wojny w Ukrainie,
ponieważ jeżeli bliżej przyjrzeć się kostiumom, jakie mają tancerze, to są zimowe kostiumy, to znaczy zimowe mundury maskujące, używane przez ukraińską armię. No i też ze względu na przesłanie tego spektaklu, właśnie kto jest najbardziej drapieżnym gatunkiem i z jakiego powodu, wydaje się, że połączenie z tymi kostiumami no, tworzy taki dosyć aktualny przekaz i aktualne pytanie. Ten film w taki monochromatyczny, czarno-biały można oglądać zupełnie bezpłatnie i w czasie, kiedy każdemu najbardziej odpowiada. Także bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby wejść na naszego YouTube'a i poświęcić parę chwil. A powiem jeszcze może, że właśnie te kostiumy, które, w których występują tancerze, zostały też później przekazane ukraińskiej armii właśnie w tym okresie zimowym, jakby do dalszego wykorzystania. Wydaje mi się to też ważne, żeby to powiedzieć. Także bardzo, bardzo zachęcam, żeby właśnie obejrzeć ten film naszych wspaniałych tancerzy. Jurek Kaźmierczak w roli takiego innego, takiej postaci zwierzęcej, która się pod każdym względem wyróżnia, ale z drugiej strony na końcu tego filmu okazuje się, że jednak ta inność zupełnie nie pracuje na jakiś inny los tego zwierzęcia. Także to też jest bardzo wiele, bardzo różnych rzeczy można z tego filmu wyczytać. Tak, jeżeli chodzi o jubileusz, to w tym momencie najbardziej właśnie chciałabym zaprosić na tą premierę w choreografii Jo. I dalszym ciągiem tego 12 września będzie jeszcze odsłonięcie takiej rzeźby funkcjonalnej, która będzie stała na naszym dziedzińcu i która upamiętni założyciela teatru Konrada Drzewieckiego. No bo to taki dzień, że trudno w jakiś sposób nie oddać mu hołdu. Oczywiście, a o reszcie będziemy informować na bieżąco, nie będziemy też przecież wszystkiego zdradzać. Trzeba dawkować emocje. Jak Państwo słyszą, dużo się dzieje zarówno repertuarowo, jak i około repertuarowo. Zapraszamy serdecznie do Polskiego Teatru Tańca, żeby podziwiać ten niezwykły teatr Taczaka 8, adres, tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca. Dziękuję bardzo.